Okej. Ostatnie pytanie. Stefano z Francji. Doceniam, co mówisz o hojności w mnisim życiu. Jednak w książce piszesz, że starsi mnisi wybierają lepsze jedzenie dla siebie, nadużywając swojej władzy. To było, kiedy ja byłem młodym mnichem. Wtedy wszyscy starsi mnisi dostawali lepsze jedzenie. Teraz ja jestem starszym mnichem. Ostatnio nauczałem podczas odosobnienia w Jhana Grove i nie mogłem znieść jedzenia. Wszyscy inni mnisi w klasztorze jedzą te pyszne rzeczy, a ja ciężko pracuję i dostaję banana. Myślę sobie, o, to takie niesprawiedliwe. Kiedy byłem młodym mnichem, nie dostawałem najlepszego jedzenia. Teraz jestem starym mnichem i nadal nie dostaję najlepszego jedzenia. Nie, odpuszczasz te rzeczy. Mam wystarczająco dużo jedzenia. Jeśli nie zjem dosyta, zawsze trzymam trochę zapasów. To moja metoda. Wiecie, trzymam odrobinę zapasów w brzuchu, więc jeśli nie dostaniesz tego, co chcesz jeść tego dnia, to nieważne, możesz pościć, bo nadal masz wystarczająco, żeby działać. Zawsze trzymaj trochę ekstra paliwa w zbiorniku, zwykłem mówić. Kiedyś, w tamtych czasach, tak robili. Czasami Ajahn Chah, tego nauczał też Budda, czasami wysyłał najlepsze jedzenie na koniec kolejki do młodych nowicjuszy, więc wtedy nie wybierasz pierwszy. To była piękna rzecz. Ty pierwszy, więc tak też się robiło w tamtych czasach. Prawdziwi mnisi, prawdziwi dobrzy ludzie, prawdziwe dobre mniszki lub ktokolwiek zawsze dbają o innych ludzi. Więc często pytamy, czy macie wystarczająco jedzenia na końcu kolejki, czy potrzebujecie więcej? Czasami są tylko dwie porcje lodów, więc biorę jedną, bo jestem starszym mnichem, a drugą oddaję komuś na końcu kolejki. Przyjemnie jest robić takie rzeczy, bo stajesz się dużo szczęśliwszy, gdy oddajesz porcję lodów komuś innemu. Zdarzyło się, że ktoś przyjechał na odosobnienie. Zostawił swoje torby na zewnątrz, bo mógł unieść tylko jedną. To byli Tajowie, a ja jestem Chao Kun w Tajlandii. Tak nazywają wysoko postawionych mnichów. Wziąłem te torby i wnosiłem. A, nie możesz tego robić. Spróbuj mnie zatrzymać. Uwielbiam bawić się w ten sposób. Robić rzeczy, których nie powinienem. To nie jest łamanie zasad, ale czy na Sri Lance pozwoliliby mi na to? Czy pozwolilibyście mnichowi nosić swoje torby? Musielibyście być szybcy, żeby mnie zatrzymać, bo ja to robię. To jest ta zabawna część. Służyć innym, opiekować się innymi, być miłym dla innych, być współczującym. To jest o wiele ważniejsze niż cokolwiek innego. Jeśli którekolwiek z was pojedzie do klasztoru, w którym ja mieszkam, Stefano, jeśli kiedyś przyjedziesz tutaj do Perth, do klasztoru Bolignana, poproszę cię o przeczytanie książki z zasadami dla mnichów. To są wszystkie drobne zasady klasztoru Bolignana, co możesz, a czego nie możesz robić. I to nie jest dowcip. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest bądź współczujący. Bez tej zasady, co znaczyłyby wszystkie inne? Musisz wstawać o tej porze, musisz myć swoją mnisią miskę w ten sposób, musisz kłaść swoje szaty tak, musisz robić to, więc co by to wszystko tak naprawdę znaczyło bez miłującej dobroci? Wszystkie zasady zaczynają się od dobroci, współczucia. Nieważne gdzie kto siedzi, nieważne kto pierwszy dostaje jedzenie, najistotniejsze jest współczucie. Właśnie dlatego mamy bardzo szczęśliwy klasztor, do którego możecie przyjechać i to sprawdzić. Dlatego mamy szczęśliwą społeczność buddyjską. Tak, są zasady. Zasady dotyczące ubioru, zasady mówiące, jak się zachować, kiedy trwa mowa. Ale jeśli się źle zachowujesz, zawsze będę współczujący. Wiecie, kiedyś podczas piątkowej mowy i medytacji gość siedział w tamtym rogu. Właściwie to była dziewczyna i zasnęła. Zaczęła chrapać podczas medytacji. Bardzo głośno chrapała. Ktoś ją obudził i naprawdę skrytykowałem tę osobę, która obudziła dziewczynę. Powiedziałem, pozwól jej spać, bo wiecie, ona była ofiarą przemocy domowej i nie spała od jakiegoś czasu. A jeszcze nie zadzwoniła do odpowiednich ludzi. Powiedziała, że kiedy tu przyszła, pierwszy raz od wielu dni poczuła się bezpieczna i po prostu nadrobiła braki w spaniu. Czuła się tutaj bezpieczna. Czuła się szanowana. To było naturalne. Po prostu bardzo potrzebowała snu.
Zasnęła, proszę, pozwólcie jej spać. Czy to nie ważniejsze od zasad? To zasada numer jeden. Bądź miły, bądź współczujący. Więc pamiętajcie, proszę, że cokolwiek robicie, czy jesteś mnichem, czy pracujesz w biurze, bądź miły. To zasada numer jeden, bo wtedy tworzysz piękny świat i nigdy, przenigdy nie przegrywasz. To jest ścieżka bodhisatty, którą jako mnich Theravady podążam. Najszybsza droga do przebudzenia.